Dzisiaj będziemy rozważali tak zwaną Księgę Emanuela, czyli trzy rozdziały z Księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz, oczywiście piąty ewangelista, ze względu na ilość zapowiedzi, które dotyczą Mesjasza, które opisują, jakiż to Pan Jezus będzie. No jest taki fragment szczególnie wyróżniający się, jeśli chodzi o zapowiedzi, właśnie te zapowiedzi bożonarodzeniowe, można powiedzieć. Później pod koniec księgi, około rozdziału 50, mamy te fragmenty o słudze pańskim, cierpiącym słudze pańskim, czyli te zapowiedzi bardziej dotyczące męki pańskiej. Wcześniej właśnie rozdział 6, 7, 8 i początek 9 to są takie zapowiedzi typowo bożonarodzeniowe. I rozpoczniemy od rozdziału 6, od powołania proroka Izajasza. Zaczyna się od wielkiej wizji, a więc mąż Boży doznaje wizji, widzi w uniesieniu prorockim świątynię. Nad świątynią tronującego, na tronie zasiadającego, widzi oczywiście samego Boga. Wokół niego latają serafini. Serafini przedstawieni w sposób w zasadzie klasyczny, ale klasyczny już ze względu na proroka Izajasza, choć dla nas wcale nie tak oczywisty i nie tak powszechnie stosowany, czyli z trzema parami skrzydeł. Trzy pary skrzydeł. Skrzydła zawsze symbolizują pewną duchowość. Tak, ta istota nie dotyka ziemi, niejako pokonuje prawo grawitacji, więc symbolizuje tu niematerialność. Te trzy pary, trójka, ta liczba doskonałości, pełni, może symbolizować taką pełną duchowość tych serafinów. Jednocześnie zasłaniają jedną parą swoją twarz, bo na Pana Boga nikt patrzeć nie może. Nawet te czyste duchy nie mogą poznać tej istoty Bożej w sposób ostateczny i muszą swoją twarz, nawet te czyste duchy muszą swoją twarz zasłonić przed tym Bożym majestatem. Zasłaniają swoje stopy, co również może symbolizować ich oderwanie od tego materialnego świata, gdy w sztuce nie przedstawia się stóp, albo przedstawia się na przykład anioła z bosymi stopami, to też ma symbolizować bardzo często właśnie to, że on nie potrzebuje butów, bo on nie chodzi. Tak, jakby nie jest tak oderwany od ziemi, że w ogóle nie potrzebuje tego, co ma osłaniać jego stopy. A więc albo brak stóp na obrazie, albo gołe stopy może symbolizować tą niematerialność. Tutaj też, gdy zasłaniają te swoje stopy, pewnie jest to dodatkowe podkreślenie tej duchowości, tego oderwania od tego, co materialne, bo to są te anioły, które są przy samym Panu Bogu, które, no jak w tej wizji prorockiej, przy Nim są, aby Jego adorować. No i oczywiście trzecia para służy po prostu do tego, żeby latały. Co na to prorok Izajasz, co na to ten wielki mąż Boży? Czy on jest szczęśliwy, że dostępuje tej wizji? No na początku tego jeszcze za bardzo nie widać, żeby był szczęśliwy. Pierwsze, co prorok Izajasz robi, to woła: biada mi. Biada mi, bo widziałem Boga, a jestem człowiekiem o nieczystych wargach. A więc czuję się grzeszny. Możemy to rozumieć jako takie pars pro toto, jako wymienia akurat wargi, jakoby to były grzechy języka. Natomiast pewnie ma na myśli po prostu ludzką grzeszność. Znaczy pars pro toto, część, która ma opisać całość, konkretnie te grzechy wymienia. Natomiast najprawdopodobniej po prostu czuje się niegodny, czuje się splamiony. Oczywiście te jego wargi za chwilę będą odgrywały kluczową rolę, dlatego że ma zostać tym prorokiem, no ale to wszystko za chwilę. Biada mi, widziałem Pana, a jestem człowiekiem o nieczystych wargach. I Pan Bóg znajdzie zaraz sposób, żeby coś z tym zrobić, żeby coś z tymi nieczystymi wargami zrobić. Sposób, który jest wspominany w każdej mszy świętej, a więc dla nas, dla kapłanów, rzecz powszechnie znana, choć odmawiana zawsze po cichu, dlatego osoby świeckie, bracia mogą nie wiedzieć, jak często jest to odmawiane, jak często te słowa, ta scena jest przytaczana w każdej mszy świętej, gdy kapłan przed Ewangelią głęboko skłoniony modli się. Wtedy właśnie wspomina to oczyszczenie warg proroka Izajasza, prosi o to oczyszczenie warg, podobnie jak zostały oczyszczone wargi proroka
No jak zostają oczyszczone, anioł bierze szczypcami rozżarzony węgiel z świątyni jerozolimskiej, z ołtarza tam w świątyni jerozolimskiej, oczywiście ze względu na to, że te ofiary muszą być spalane, tego węgla rozżarzonego nie brakuje. Anioł bierze ten węgiel i wypala te wargi proroka, więc to oczyszczenie już na samym początku odbywa się przez ogień. I tu już mamy taką pierwszą zapowiedź tego, co się będzie działo w tej księdze proroka Izajasza. To będzie w dużej mierze właśnie to. To będzie oczyszczanie przez ogień, oczyszczanie ludu Bożego przez ogień. I tutaj oczywiście oczyszczanie najpierw samego proroka przez ogień. Oczywiście wcześniej ci serafini wołają trzykroć święty, 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 co również przechodzi do liturgii. A więc widzimy, że ta jedna scena, mamy rozdział 6 księgi proroka Izajasza, a już mamy dwa odniesienia w rycie mszy świętej. A więc jest to niezwykle nośna, niezwykle istotna scena również w kontekście liturgii. No i wtedy, po tym jak już jego wargi zostały oczyszczone, Pan Bóg zadaje pytanie, kogo mam posłać? Któż pójdzie? No i prorok Izajasz zupełnie inaczej niż Jeremiasz woła, oto jestem, poślij mnie. Inaczej niż Jeremiasz jest to najprawdopodobniej po prostu ich głęboka różnica charakteru. Jeremiasz to też jest taka słynna scena, gdy on zostaje powołany, to odpowiada trzykrotnie a. Czyli a, a, a. Ale ja nie umiem mówić, na zasadzie broni się, tak jak Mojżesz, którego Pan Bóg posyłał, czuł się niegodny, uważał, że nie da rady, tak prorok Jeremiasz podobnie, natomiast Izajasz zupełnie inaczej. Izajasz wprawdzie na początku biada mu, bo jest człowiekiem o nieczystych wargach, ale jak już został oczyszczony, to gdy Pan Bóg zadaje to pytanie, no to od razu jest gotowy. Oto jestem, poślij mnie, chcę iść, bo co? Bo chcę prowadzić ludzi do Pana Boga, bo chcę prowadzić ludzi do nawrócenia. No i tu spotka go wielki zawód. I to też jest bardzo głęboka dla nas nauka. Chce iść, został oczyszczony przez ogień, no to można by pomyśleć, teraz pójdzie, no i będzie nawracał, tak? Będzie tym wielkim misjonarzem. No i co Pan Bóg mu mówi? No to idź i uczyń zatwardziałem serce tego ludu. Także się nie nawróci, także się zamknie przed Panem Bogiem. Idź i uczyń zatwardziałem serce tego ludu. To trzeba sobie wyobrazić, tutaj wielka wizja prorocka, prorok doznaje tego olśnienia, zostaje oczyszczony, no to serafin, tak, wielkie duchy oczyszczają go tym ogniem, no i teraz spodziewa się, że będzie bohaterem, no a słyszy, idź i uczyń zatwardziałem serce tego ludu, uczynisz ich jeszcze gorszym przez twoje przepowiadanie. No to Izajasz pyta, jak długo, Panie, dokąd, jakże to ma długo trwać? I Pan Bóg mu odpowiada, aż zostanie lud rozproszony, aż to drzewo zostanie ścięte. Ale, uwaga, jednak jest na sam koniec pewna iskra nadziei. Nie wszystko będzie stracone, ale ta reszta, to co pozostanie, ta resztka, która pozostanie, ona będzie tym świętym nasieniem, tym, co przyniesie owoc. Ten ścięty pień, ten Izrael będzie jak ścięte drzewo, ale z tego ściętego pnia będzie ta odrośl, która stanie się czymś zupełnie nowym. I tutaj dochodzimy do kluczowego dla nas momentu. Najpierw dlaczego Izajasz ma uczynić zatwardziałym serce tego ludu? Przecież on nie uczyni nic złego. Idzie, aby wzywać do nawrócenia, a Pan Bóg mu mówi, uczyń zatwardziałem serce tego ludu. Podobnie Pan Jezus powie do uczonych w Piśmie, gdybym nie głosił, gdybyście nie widzieli cudów, to nie mielibyście grzechu. Ale skoro głosiłem, skoro czyniłem cudy, już nikt w żaden sposób nie zdołają się, oni nie zdołają się usprawiedliwić. A więc Pan Jezus czyni oczywiście absolutnie nic złego, czyni to, co najlepsze, daje tym ludziom to, co najlepsze, ale ci źli, oni w obliczu prawdy jeszcze bardziej swoje serce zatwardzą, jeszcze bardziej swoje serce będą bronili je przed tą Bożą łaską i w ten sposób kolejne grzechy zgromadzą. Uczyń zatwardziałem serce Twego ludu. Wprawdzie i prorok Izajasz i oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus zrobił wszystko, co dobre, ale ostatecznie dla wielu
skutek będzie tragiczny, bo w obliczu prawdy odwrócą się od niej ostatecznie i do zguby ich to doprowadzi. To wezwanie, czy ta informacja, że jego zadanie polega na tym, żeby doprowadzić tak naprawdę Izrael do upadku, że to drzewo musi zostać ścięte. Dla proroka jest to pewnie przerażające. Natomiast jest to taka ogólna zasada. Ogólna zasada, którą widzimy później w historii Kościoła wielokrotnie. Izrael musi upaść. To drzewo musi zostać ścięte, musi pójść do niewoli, musi zostać najpierw zabrany przez Babilończyków, później zdeptany przez Rzymian. I dopiero no, ostatecznie świątynia musi zostać zniszczona, wtedy Żydzi się też rozpierzchną po całym świecie i dopiero wtedy z nich wychodzi ta odrość, no, tuż przed tym rozproszeniem wynikającym ze zburzenia Jerozolimy. Oczywiście. Najwyraźniej sam Izrael już nie jest w stanie wydać tego owocu, który powinien zostać wydany. Potrzeba jest czegoś nowego według Bożego planu. Potrzeba jest Nowego Testamentu. Stary Testament musi przejść w Nowy Testament. I do tego faktycznie potrzebne jest, żeby ten Izrael tak skończył, jak skończył. I przez analogię możemy znaleźć w historii Kościoła podobne sytuacje. Gdy upada Imperium Rzymskie, to musimy sobie wyobrazić, jaki to jest szok. Dla nas w tej chwili na przykład taka Ameryka wydaje się być takim no, praktycznie wielkim takim imperium, prawie że niezniszczalnym. Oczywiście tam przez ostatnie lata gdzieś widać pewne symptomy upadku, ale jednak pomimo tego, że to jest tak młode imperium, zaledwie 100 lat i wcale nie aż tak potężne, a Imperium Rzymskie w momencie, kiedy ono upada, to jest już imperium, które rządzi całym cywilizowanym, znanym światem przez kilkaset lat, 700 lat powiedzmy. Czyli od zawsze, od iluś pokoleń to imperium po prostu jest, zawsze było i zawsze będzie. Tak się wydaje wszystkim Rzymianom. No i gdy na dodatek zostaje ochrzczone, przyjmuje prawdziwą wiarę, jak Konstantyn ma zwyciężyć pod tym znakiem, no to wydaje się, że teraz imperium musi w ogóle, to po prostu będzie szło ku tej świetlanej przyszłości i teraz to właśnie imperium będzie tym nośnikiem wiary i będzie tym podłożem dla Kościoła. To było oczywiste dla wszystkich, znaczy naturalne, po prostu wszyscy wychodzili z takiego założenia, że tak to będzie się toczyło. Trudno było sobie wyobrazić coś innego, dlatego gdy Imperium Rzymskie upada, to dla wielu kończy się świat. To po prostu musi być koniec. Bo jak może dalej świat istnieć? Tutaj to wielkie katolickie imperium zostaje zniszczone przez pogańskich barbarzyńców. Rozpada się gwałty, kradzieże i rabunki. I po prostu cały cywilizowany świat się rozpada. Cały cywilizowany świat legnie w gruzach. I czy to był koniec? No jak dobrze wiemy, nie, to nie był koniec. Ten upadek był potrzebny do tego, żeby wiarę przyjęły kolejne ludy, żeby weszli najpierw Germanie, później za nimi Słowianie. I gdyby nie to, być może my czy nasi odpowiednicy żylibyśmy teraz gdzieś tam na Syberii i być może wiary nawet byśmy nie poznali. To trudno jest spekulować, jak historia by się potoczyła, bo to jest jakby tak duży poziom abstrakcji. Natomiast wielkie ludy dostępują, dochodzą do wiary dzięki temu upadkowi. I klasztory, przede wszystkim klasztory benedyktyńskie, w których zamyka się wiara i kultura, one stają się tymi rozsadnikami, stają się tymi ziarnami, które najpierw chrystianizują, później cywilizują tych barbarzyńców. I tak powstaje chrześcijańska Europa. Coś zupełnie nowego. Znowu, Imperium Rzymskie musi obumrzeć, jak to ziarno ewangeliczne, które musi obumrzeć po to, żeby przyniosło owoc, żeby wydało coś zupełnie nowego. I najwyraźniej inaczej się nie dało. Najwyraźniej to było potrzebne. I to Imperium Rzymskie faktycznie żyło dalej w jakiś sposób w chrześcijańskiej Europie, ale oczywiście żyło już inne, odmienione, właśnie po śmierci, niejako umarłe i zmartwychwstałe ponownie, naśladując samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
I możemy wiele takich sytuacji przytoczyć, chociażby reformacja i później misje. Gdyby nie reformacja, kto wie, jak potoczyłyby się historie misji katolickich. Czy faktycznie powstaliby jezuici, czy faktycznie by te misje w Nowym Świecie, w Azji, czy faktycznie one by potoczyły się w ten sposób? Pewnie nie. No, Pan Bóg jakiś tam sposób by zawsze znalazł, ale było to... Jest w tym coś szokującego, że właśnie po tym wielkim kryzysie, po tym jak całe narody odpadają od wiary, to praktycznie w tym samym momencie rozpoczyna się od razu potężna ekspansja na wschód i zachód, i Ameryka, i Azja. I podobnie jest również w naszym zupełnie takim małym, codziennym życiu. Nie po to opowiadam, żeby robić taki kurs z katolickiej historii, czy takiego katolickiego spojrzenia na historię, tylko po to, żebyśmy my w naszym życiu również potrafili się w takich sytuacjach zachować. Bo podobnie działa to i w naszym życiu. Oczywiście, tak samo, ten sam schemat przecież widzimy w życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan nasz Jezus Chrystus triumf swój osiąga wtedy, kiedy on doznaje tej największej porażki. I nie jest jego zwycięstwem to jego 3-letnie życie i nauczanie. Nie wtedy dzieją się te najważniejsze rzeczy, kiedy Pan Jezus działa, kiedy głosi kazanie na górze. Nie wtedy, tylko wtedy, kiedy umiera na krzyżu. Wtedy, kiedy wszystko wydaje się być stracone. Wtedy, kiedy wszyscy uczniowie Go opuszczają. Wtedy właśnie jest ten moment zwycięstwa. I właśnie sam Pan Jezus musi umrzeć i zmartwychwstać. I w naszym życiu, gdy my stajemy przed jakimkolwiek kryzysem, gdy coś, co kochamy nade wszystko, gdy to coś się usypie, gdy to coś się uwali, to mogą być rzeczy małe i większe, to może być naprawdę coś wielkiego, jak w ogóle dzieło naszego życia, coś, w co włożyliśmy mnóstwo pracy i to się w pewnym momencie może posypać. Ale to mogą być te rzeczy mniejsze, które po prostu, jakiś obowiązek, który sprawiał nam przyjemność i który przynosi jakieś owoce, ale który w pewnym momencie zostanie nam odebrany albo po prostu z jakiegoś powodu zniszczeje, może z powodów czyichś błędów, może z powodów naszych błędów, to wszystko jedno. W każdym razie z takimi rzeczami tak naprawdę jesteśmy konfrontowani nieustannie. I wtedy jest ta ogromna pokusa, żeby w tym się tak zaciąć, że nie, że to tak nie może być, że ja nie chcę, żeby tak było, że to tak nie. I gniew, złość, może nawet nienawiść, pretensje do tych, którzy są winni, do przełożonego, który zmienia mi ten obowiązek, do czegokolwiek, tak, do wszystkich innych, a może nawet i do siebie, tak, złość, pretensje, gniew wobec jakiegoś kryzysu. I jest to straszny błąd, bo dokładnie wtedy powinniśmy zbierać ten największy plon. Bo dokładnie wtedy dzieją się te największe rzeczy. Tak jak na krzyżu, tak jak w momencie zmian testamentów, jak Izrael musiał upadać, tak jak w momencie upadku Imperium Rzymskiego. To są kluczowe momenty, które trzeba zrozumieć i w których co trzeba zrobić. No właśnie to, co zrobili benedyktyńscy mnisi, gdy waliło się Imperium Rzymskie, to znaczy zamknęli się w klasztorach i się modlili. No i w sumie więcej nie trzeba. To znaczy starali się wynieść z tego pożaru tyle, ile się udało. Ich reakcja na ten upadek to jest: modlimy się, zamykamy się w tym klasztorze, wypełniamy nasze proste obowiązki, przepisujemy księgi. To trzeba sobie tak wyobrazić, gdy upada cały świat, tak? Cała cywilizacja się wali, to tysiącletnie Imperium Rzymskie upada, no to wtedy taki mnich, który gdzieś tam sobie siedzi w klasztorze i przepisuje jakieś antyczne dzieło, no to tak z zewnątrz, no to wydaje się, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Tutaj miasta zdobywają barbarzyńcy, miasta, to Rzym płonie, to wszystko się po prostu sypie, no to wydaje się, że taki mnich, że on po prostu uciekł przed światem, gdzieś tam się zamknął i teraz no po prostu jest odcięty od rzeczywistości, nie ma to żadnego znaczenia. A to właśnie oni są tym ziarnem, które zmieni świat w przyszłości. To właśnie z nich wyrośnie ta chrześcijańska Europa. Dlaczego? Dlatego, że oni nie ulegli panice, nie zaczęli gdzieś tam gorączkowo szukać jakichś rozwiązań.
zaczęli po prostu, czy zaczęli, wypełniali po prostu dobrze swoje obowiązki. Z tej pożogi starali się wynieść, uratować tyle, ile się udało. Dlatego też to przepisywanie dzieł. Starali się po prostu trwać przy Panu Jezusie, być w Nim zjednoczeniu i w ten sposób stali się tym ziarnem. I my musimy robić podobnie. I w kontekście jakby takim historycznym i w kontekście kulturowym, kościelnym, być może my również stoimy na progu wielkich zmian. Być może trudno przewidzieć, co się stanie z całym Kościołem powszechnym, z jego strukturą. Czy ta struktura nie musi w jakiś sposób się zawalić, żeby została odbudowana na nowo? Być może właśnie musi. No nie wiemy tego, jak Pan Bóg chce Kościół wyprowadzić z kryzysu. Czy to będzie bardziej gwałtowne, czy mniej gwałtowne? Nie mamy pojęcia. Natomiast nie musimy wiedzieć. I tym bardziej nie musimy się niepokoić. Mamy robić mniej więcej to samo, co robili ci benedyktyńscy mnisi. Niekoniecznie akurat teraz wszyscy bierzemy starożytne księgi i przepisujemy je. No środki mamy już troszeczkę inne, ale mamy wypełniać nasze obowiązki. Mamy przede wszystkim trwać przy Panu Jezusie, tak żeby być tym ziarnem, z którego może wyrosnąć to nowe życie. Po prostu wypełniać nasze obowiązki, żyć w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Dlatego ważne jest tak, żebyśmy też mieli te dni skupienia, żeby wciąż na nowo sobie o tym przypomnieć, że te wszystkie nasze obowiązki, gdy walczymy z naszymi małymi, codziennymi sprawami, z niewiarygodną ilością kolęd, czy z nieustannie zabrudzonymi obrusami w szkolnej kaplicy, to gdy walczymy z tymi zwykłymi, małymi, codziennymi rzeczami, to pamiętajmy, że no właśnie w ten sposób to życie Chrystusowe, ta łaska płynie. Gdy wypełniamy te obowiązki dobrze, w sensie w zjednoczeniu z Panem Jezusem, gdy każdą drobną rzecz w tym duchu ofiarujemy, w tym duchu wypełniamy, to wtedy jak najbardziej właśnie tworzymy ten krwioobieg Bożej łaski, który przyniesie ten owoc w ten czy w inny sposób. I w ten sposób tworzymy i ratujemy to życie w Kościele i ratujemy również całą cywilizację. Tak jak właśnie ci benedyktyńscy mnisi. Czasami trzeba, żeby drzewo zostało ścięte, żeby mogła wyrosnąć z niego nowa odrość, bo to drzewo już z jakiegoś powodu owocu przynieść nie mogło. Stary Testament, jak właśnie Imperium Rzymskie. I być może właśnie w czasach reformacji przedreformacyjny Kościół był na tyle zepsuty, że inaczej nie dało się go obudzić jak właśnie taką terapią wstrząsową i tak z punktu widzenia całościowego. To pewnie było, ten wstrząs po prostu był potrzebny. I najprawdopodobniej w naszych czasach gnijącej struktury Kościoła również będzie potrzebny jakiś wstrząs po to, żeby Kościół na nowo się obudził. My trwajmy po prostu przy naszych obowiązkach, zachowajmy w tym wszystkim ufność i przede wszystkim nie pozwólmy się tutaj przerazić temu wszystkiemu wobec nawałych barbarzyńców, wobec czegokolwiek. Tak? Nie wolno nam się tym przerażać, bo my musimy pamiętać, że właśnie przez krzyż przychodzi zbawienie, że właśnie ze śmierci rodzi się życie. I nawet jeśli zostaną nam odebrane rzeczy, które kochamy ponad wszystko inne, nawet jeśli w naszym życiu większe czy mniejsze rzeczy się posypią, to pamiętajmy, żeby zawsze widzieć właśnie w cierpieniu krzyż. Czyli prawdzie coś, co niesie śmierć, ale też dużo, 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 dużo bardziej jeszcze niesie życie. To wszystko na tą pierwszą naukę. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.